Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimensional One. Polecamy do Against the Storm, do naszej pierwszej osady. Jest ona dość chaotyczna, wciśnięta między wielkie niebezpieczeństwa. My próbujemy przeżyć, próbujemy coś tutaj zrobić. Nie najlepiej nam to wychodzi, ale możemy wybrać nowe rozkazy. I na przykład dostać 8 paczek materiałów budowlanych i 50 drewna, więcej bobrów, wsparcie bobrzego rodu, determinacja dla bobrów i części. Wina na pewno nie dostarczymy. Determinacja bobrów na poziomie 20 nie wygląda mi na to, więc będziemy musieli sięgnąć po to rozwiązanie. I to wymaga dostać 8 paczek materiałów budowlanych. Teoretycznie w prowizorycznym posterunku da się to zrobić. To zobaczymy, jak to działa. Na ten moment kompletnie uczymy się. Od zera praktycznie uczymy się, jak w tą grę grać. Esencja ognika, skrzynka z gliną, wiązka skóry. Musimy dostarczyć 10 desek, 8 cegieł. Nie wiem, jak cegły uzyskać, szczerze mówiąc. Dostarczyć 10 bursztynów? Jak? Towary handlowe? Jak? Nie wiem, możemy spróbować, ale nie wiem, czy nam się to uda, szczerze mówiąc. Ten fire, tak? Dużo tutaj powinien zrobić, zmienić, poprawić. Potrzebujemy czegoś takiego jak prowizoryczny posterunek. Zobaczymy, jak to zadziała. Na ten moment nie jesteśmy w stanie go nawet nigdzie wcisnąć. I kolektor deszczu jest niemożliwy do przestawienia, naprawdę? O. Uczymy się cały czas czegoś nowego. Zazwyczaj nie jest to przyjemna nauka, można powiedzieć, ale przynajmniej cały czas się czegoś nowego dowiadujemy. I tak, potrzebujemy najprawdopodobniej cegieł. O, możemy cegły z kamienia produkować. Fantastycznie, zdawałem sobie z tego nawet sprawę. Czyli cegły możemy z kamienia produkować. A z trzciny możemy produkować. O, okej. Ciekawe. Ciekawe, jak najbardziej ciekawe. Próbujemy się przebijać do innych miejsc. Ledwie co doganiamy zniecierpliwienie królowej na ten moment. Obozowisko. Dekoracje są spełnione, nie jestem pewien. Zredukujmy znów wrogość lasu jeszcze troszeczkę, jeżeli się da. Okej. A i wy chcecie wiedzieć, gdzie możecie wycinać. To wycinajcie tutaj. Potrzebujemy miejsca pod ekspansję. Potrzebujemy cegieł. O, odkryliśmy polankę i na tej polance są dwie rzeczy. Odkrycie archeologiczne. Woda mrzawkowa i drewno, żeby rozebrać, albo wykop. Pierwszy proces etapu, skrzynia starożytnych tablic. Potrzebujemy jajek, potrzebujemy wody mrzawkowej, troszeczkę mamy, prawda? Tak. Rozbierz albo wykop. Nie wiem, rozebranie pozwoliłoby nam na zrealizowanie tego. I to by pozwoliło nam na zwiększenie estetyki i obniżyłoby wrogość lasu. A to jest... O, to jest po prostu małe obozowisko. I możemy z tego uzyskać bursztyny. Jeżeli dobrze pamiętam, my potrzebujemy bursztyny i paczki towarów handlowych. Tylko ten tartak i tak... Ciekawe. Moglibyśmy użyć drewna i pigmentu, żeby wyprodukować... Okej, czyli to możemy zrobić bez zniszczenia tego.
Czyli teoretycznie, jakbyśmy na przykład użyli owadów i użyli desek, to bylibyśmy w stanie dokonać tych wykopów. Przypiszmy pracownika, ale wtedy przestaniemy być w stanie budować cokolwiek. Możemy na przykład zmniejszyć ilość pracowników w tym miejscu, jak tylko skończą budować tutaj. A, i potrzebujemy dużo więcej tych desek, prawda? Potrzebujemy ich z 15 sztuk co najmniej, żeby zrealizować to zadanie. Tak, 15 sztuk desek. W takim razie ciebie na razie anuluję. Tobie nadam najwyższy priorytet i będziemy potrzebowali wybudować zwoje. Ciekawe. Zwoje, żeby... A, my to chcemy zniszczyć, czy my to chcemy jednak... To by dało nam troszeczkę zasobów na teraz. Wiecie co? Chyba jednak zdecyduje się to faktycznie zniszczyć. Ale wtedy potrzebowalibyśmy tutaj... Najpierw ukończmy ten budynek. Przyspieszmy tempo rozgrywki. Zobaczmy, jak stoimy z zadaniami. Paczka materiałów budowlanych. Potrzebujemy ten prowizoryczny posterunek, którego chyba nigdzie nie wybudowałem koniec końców, bo nie miałem miejsca. Prawda? Nie zdecydowałem się go wybudować nigdzie. Wybudujmy go tutaj. I też nadajmy mu wysoki priorytet. A on potrzebuje desek. Tylko deski będziemy uzyskiwali stąd, nie stąd. Przybył kupiec. Okej. Okay. Co takiego ten kupiec posiada przy sobie? Czy posiada coś, co by nas interesowało? O, ciekawe. Moglibyśmy sprzedać na przykład esencję ognika. Nie wiem, na ile jest to głupi pomysł. Najprawdopodobniej jest to głupi pomysł. O, ciekawe. Hojna darowizna. Każdy zdobyty punkt reputacji obniża zniecierpliwienie. Czy uważamy, że będziemy mieli problem ze zniecierpliwieniem? Najprawdopodobniej tak. Ale nie stać nas na to raczej. Nie, nie będzie nas na to stać. Za nic nie będzie nas na to stać. My możemy zebrać bursztyny. Okej. A, czyli dla ciebie bursztyny są cenniejsze niż... Czy możemy za 10 bursztynów kupić 8 bursztynów. Bardzo mnie cieszy to, jak uczciwy jest ten handlarz. Ale przehandlujmy to w takim wypadku. I teoretycznie my potrzebowalibyśmy jednak odrobinkę więcej tych bursztynów, prawda? Potrzebowalibyśmy jeszcze 2 bursztyny. Aby niech będę stratny. Te 10 bursztynów pozwoli nam w teorii zrealizować ten zamiar, a tutaj zamiast tego ja jednak tych ludzi zaproszę do siebie, bo są nam niezbędni do funkcjonowania. Potrzebujemy więcej, chociaż najprawdopodobniej bardziej opłacałoby się w ten sposób uzyskać. Jest tyle możliwości, że każda z nich jest jednocześnie głupia i dobra. Na jakiś sposób głupia, na jakiś sposób dobra. Myślę, że możemy tutaj usunąć boby, tutaj dodać boby i na przykład ciebie przesunąć, nie, dobra, przesuńmy ciebie tutaj i powiedzmy zostawimy jednego boby, jak ty powolutku będzie wycinał tą przestrzeń. Potrzebujemy osób, które będą rozbudowywały nasze miasto cały czas, czyli tak, a potrzebujemy tutaj pracowników, potrzebujemy, tutaj cały czas pracują. Wy nie macie co ze sobą robić, więc przeniosę was
przyniosę was tutaj. Najprawdopodobniej potrzebowalibyśmy... Dobra, przebij się na tą polankę, zobaczymy. Nie czuję się zupełnie w najmniejszym stopniu na tyle pewien, żeby niebezpieczną polankę otworzyć. Najprawdopodobniej powinienem to zrobić, ale nie mam zielonego pojęcia, jak to uczynić rozsądnie. I teraz tak, będziemy chcieli wyprodukować dwa zwoje na ten moment. Znaczy, po prostu produkuj zwoje przez to paczek handlowych. Nie będziemy mogli jeszcze przez długi czas zrobić. A czy my mielibyśmy możliwość glinianych naczyń produkować? Nie, bo nie mamy gliny. Znikąd nie jesteśmy w stanie tej gliny uzyskać. Może od kupca możemy spróbować kupić. Na ten moment to, co ja bym chciał zrobić, to chciałbym, żebyś przetworzył zwoje. Chciałbym mieć te zwoje. Jak będziemy mieli te zwoje, to co my zrobimy... A właśnie, paczki materiałów budowlanych. Do tego są potrzebne deski. To jest jeszcze kolejna rzecz. Czyli ty będziesz chciał produkować deski niedługo. Na ten moment wyprodukuj te zwoje. Oczywiście produkcja zwoi nie jest najbardziej efektywna w tym miejscu, nic dziwnego, to jest stary, tak przecież. Ale będziemy próbowali. I tak, tutaj powiększamy sobie przestrzeń, na której będziemy funkcjonowali. Mam nadzieję, że nie przebijemy się przez ten las do tych polanek, bo najprawdopodobniej wtedy zginiemy marnie. Pasywnie żadnej reputacji nie uzyskujemy, nie jesteśmy... O, możemy... Właśnie, związaliśmy dwa wydarzenia. Czyli możemy dostać zasoby, reputację i odblokować jakiś budynek. Jadłodajnia, zakład zaopatrzeniowy, mąka, tak, albo młyn deszczowy. Ciekawe, która z tych opcji byłaby dla nas najbardziej użyteczna. Zakłady zaopatrzeniowe są mąka, beczki, paczka prowiantu. Czy mąka właśnie, specyficznie mąki, dużo mąki chcielibyśmy najprawdopodobniej. Zwoje, paczki materiałów budowlanych, teoretycznie te dwie rzeczy. Beczki mogą nam się przydać, jeżeli będziemy chcieli alkohol produkować, bo nie mamy za bardzo jak glinianych naczyń produkować. Tylko to, jak gdy produkuje szybciej mąkę również, ale to jest bardziej użyteczne wszechstronnie. Woda prześwitu. To też używa wogi. Zakłady zaopatrzeniowe. Wybudujmy. I postawmy taki zakład zaopatrzeniowy w jak najbardziej użytecznym miejscu dla nas. Czyli niedaleko magazynu, prawda, niedaleko miejsca, które produkuje taką wodę. Okej. To, co potrzebujemy, to jesteś ty. I postawmy ciebie, wybudujmy ciebie. Tutaj, proszę bardzo. I to ma mieć najwyższy priorytet. A, będziemy potrzebowali sztabek miedzi, żeby beczki produkować. Świetnie. Fantastycznie wręcz. Odkryliśmy kolejną polankę. I tutaj mamy tak, napraw albo zdemontuj. Napraw, badania geologiczne. Po dokładnym zbadaniu tej dziwnej maszyny możemy wykorzystać ją na naszą korzyść. Tworzy od 2 do 3 złóż węgla w pobliżu. Ciekawe. Skrzynka krystalicznej rosy. Węgiel to będzie cały czas źródło zasobów dla nas. A wiesz co? Przenieś się tutaj i anuluj wszystko inne i zacznij przebijać się tutaj specyficznie. Odkryjmy tą polankę. I będziemy chcieli najprawdopodobniej na tym obszarze wybudować sobie niedługo jakiś magazyn i zacząć na przykład zdobywać jaja, tego typu rzeczy. Pole pszenicy bagiennej to są rzeczy, które wydobywamy tutaj w obozie zbieraczy. Dobrze, niech to się dzieje dalej. I teraz tak, tutaj potrzebujemy... Nie podoba mi się to za bardzo. Mamy zbyt wielu przedstawicieli innych ras efektywnie. Usuńmy jedną, jak skończysz cykl, usuńmy jedną osobę stąd. Przydzielmy jedną osobę tutaj. Nie, ona jakoś specjalnie tego nie lubi. Nieważne.
paczka plonów, paczka materiałów budowlanych, zacznij nad tym pracować, poprosiłem ciebie, a ty też nie lubisz tutaj jakoś szczególnie pracować, to nieważne. Idź pracować tam, gdzie lubisz pracować. Myślałem po prostu, że to jest miejsce, w którym by wam się spodobało, ale tak wcale nie było. A właśnie, tutaj możemy przydzielić na przykład jaszczury. Tu. I tak, na razie beczki nie, prowiant nie, mąkę masz produkować. I wtedy będziemy potrzebowali kogoś tutaj. Najprawdopodobniej jakiegoś człowieka, gdybym miał zgadywać. Obóz kamienia, że więcej osób może zacząć tutaj pracować. Napraw, narzędzia. Przy użyciu narzędzi możemy naprawić i stworzyć węgiel. Węglem można opalać. Kamień węgielny kolejny możemy wybrać. Możemy wybrać grupę osób, która do nas dołączy. Płaszcze. Nie, ja chyba wolałbym jednak mieć więcej bobrów. Postawmy na więcej bobrów i kamień węgielny. Przewodnik po grzybach lub dostawy zboża. 3 zboża na minutę, ciekawe. Techniki hodowli grzybów są opisane w księdze. Produkcja grzybów zwiększa się o +1 za każde... Nie widzieliśmy. Wybiorę pasywne zboże, jak najbardziej. I teraz tak. Zacznijcie produkować mąkę i wy z kolei zacznijcie produkować ciastka. Wydaje mi się, że to powinno zwiększyć zadowolenie ludzi. Oczywiście będziemy mieli problem z korzonkami, bo chyba nie mamy już żadnych innych rozsądnych źródeł korzonków, z tego co widzę. Ale będziemy mogli ziół używać też między innymi. O, mamy kolejne pole. I tutaj wreszcie... Nie, to jest miedź, tak? Okej. Okay. Ta miedź jest nam potrzebna do produkcji beczek chociażby. Czyli tak, tutaj raczej będziemy chcieli naprawić to. Będziemy chcieli to naprawić, moi drodzy, ponieważ węgiel będzie nam potrzebny do tworzenia metali, bez wątpienia. I teraz najprawdopodobniej będziemy chcieli przenieść ciebie z powrotem gdzieś tutaj, bliżej. I zacząć czyścić ten obszar. Zacząć czyścić ten obszar, moi drodzy, po to, aby być w stanie wybudować tutaj osadę zwyczajną. Będziemy chcieli wybudować tutaj większą osadę, postawić jakiś magazyn, tego typu rzeczami się pobawić. Brakuje... No tak. Być może nie powinniśmy jednak produkować mąki na ten moment. Produkujmy ciastka. Nikt tutaj nie lubi specjalnie pracować, ok. Potrzebujemy żywności, potrzebujemy żywności, potrzebujemy żywności. Najprawdopodobniej najszybszą formą zdobycia żywności byłoby nie jej uprawa, prawda, a zbieractwo. Więc tym się zajmijmy właśnie. Mały obóz zielarzy, to będzie rzecz na później, ale najważniejsza byłaby tutaj... Gdzie to są zbieracze? Nie. Cały czas łowcy, prawda? Tak. Najprawdopodobniej ci łowcy na ten moment z najwyższym możliwym priorytetem. Ile my mamy w ogóle jeszcze części? Tyle co nic. Świetnie. I tutaj jest jakaś kolejna rzecz, którą znaleźliśmy. Możemy kolejne rozkazy wydać. Cel. Boby 22 determinacji, nie wiem czy nam się to uda. Palenisko na drugim poziomie, nie wiem w ogóle jak to uzyskiwać. Więc rzućmy... O, świetnie. Obóz kamieniarzy nie ma niczego, czego mogliby używać w okolicy. A niech używają...
Niech przyniosą się tutaj. Dobra. Co ty masz w sobie takiego ciekawego? Daj mi na to kliknąć. Mieć albo mieć. Dobra, to mnie na razie nie interesuje. Paczki materiałów budowlanych. Cały czas staramy się rozbudować. Wybierz rozkazy. Czy my bylibyśmy w stanie coś z tego zrobić? Jak wygląda w ogóle ta rzecz? Nie rozumiem, dlaczego, jeżeli spełniliśmy te warunki... My nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ... Nie no, powinniśmy, jeżeli dobrze rozumiem. Zmniejszmy odrobinkę ilość osób pracujących przy wyrębie, może? Obecnie 5 na 9, okej. Nadal większość elementów tej gry nie w pełni rozumiem. Wygląda na to, że jednak będziemy musieli ciebie zniszczyć. Chociaż specjalnie zwoje wytworzyliśmy, żeby tego nie musieć robić. Czyli tak, deski. Tutaj ty chcesz produkować deski. Przydzielę ci jeszcze jedną osobę do tego. I wtedy ty tutaj nie chcesz produkować desek, bo jest to mniej optymalne rozwiązanie. I ciebie wtedy odłączę. Tak, cegły i tkaniny możesz produkować, ale najprawdopodobniej nie będzie takiej potrzeby. Chcesz produkować deski, bardzo szybko chcesz te deski produkować i wtedy będziemy również w stanie te paczki materiałów budowlanych produkować, będziemy w stanie zrealizować inne zadanie, które mieliśmy. Determinacja bobów na poziomie 22. Będziemy w stanie podbić to do... Dlaczego to spali? Będziemy w stanie im zapewnić tak, podstawowe mieszkanie, bobrze mieszkania, być może ciastka, teoretycznie, przetwory raczej nie, edukacja raczej nie, rozrywka, to jest właśnie problematyczna kwestia. Tego nie wiem kompletnie jak osiągnąć, a to jest dla nas nieużyteczne. To spróbujmy 22 reputacji bobrów, nie wiem czy nam się to uda. Pola uprawne i paczka plonów. Estetyka, tawerna. Dostać 40 piw. Czy jeżeli to wybiorę, to gra da mi możliwość zakupu tawerny przy najbliższej okazji? Czy też nie? To jest ciekawe pytanie otwarte. Plus 1 do zboża. To mogło być użyteczne, szczególnie części nam są potrzebne. Zaryzykuję tym. I wtedy paczka plonów też będziemy chcieli to produkować. Tylko z czego konkretnie? Ze zboża. To będziemy musieli to w ten sposób zrobić. Czy może tutaj możesz... Nie, to jest paczka prowiantu, to jest coś jeszcze innego. Czyli tak, to możemy dla sztabek miedzi zniszczyć. Ten obóz zbieracki nie ma już absolutnie nic do roboty i w ogóle nic nie będzie miał do roboty na całej mapie, naprawdę? Nic, absolutnie nic? Zboże, korzenie, absolutnie nic nie są w stanie zrobić. Czy my możemy taki budynek zburzyć w jakiś sposób? Nie wydaje mi się, możemy przestać zatrudniać w nim ludzi. Mały obóz łowiecki, jeżeli dobrze pamiętam, jaszczury uwielbiają w nim żyć, więc podmieńmy tutaj na przykład tak i podmieńmy na jaszczury. To produkowaliśmy po to, żeby mieć jedzenie, prawda? I tak, dalej. To, co będzie nam potrzebne na dłuższą metę, żeby przeżyć,
To mała farma. Tutaj byłaby najlepsza w teorii. Coś takiego. Zwiększ, nie wiem, spal może troszeczkę drewna, żeby odrobinkę mniej wkurzać wszystkich dookoła, brakuje jedzenia, tak zdaję sobie z tego sprawę. Obóz zbieracki nie zadziała, tutaj potrzebujemy miejsca, obóz kamieniarzy jako tako funkcjonuje. Tutaj mamy miedź, która aż tak bardzo nas nie interesuje, będziemy w stanie ją wydobywać w przyszłości przy użyciu kopalni, jeżeli się nie mylę. Będziemy musieli przesunąć tą ścieżkę. Ale to da się zrobić bez większego problemu. I tak, paczka materiałów budowlanych, paczka towarów handlowych, pola uprawne, paczka plonów. Najprawdopodobniej za bardzo się rozdrabniam i zbyt wiele rzeczy próbuję naraz robić. Tkaniny, cegły. Dobra, na ten moment ciebie stąd zwolnię. Na ten moment nie musimy deszczówki zbierać tyle. Na ten moment tutaj też nic nie robimy. Obóz dywali. Dobra, powiedzmy, że potrzebujemy jednak, żeby te obozy dywali były w pełni obsadzone, bo potrzebujemy więcej miejsca do ekspansji. I potrzebujemy oczywiście również, moi drodzy, tych pól uprawnych. I to nie jest wystarczająca ilość pól uprawnych, prawda? Będziemy musieli znaleźć jeszcze jakieś miejsce pod pole uprawne. Teoretycznie tutaj jest. Sprawdźmy, czy może tutaj kryje się troszeczkę więcej czegoś użytecznego. Zużyliśmy wszystkie zasoby, które tutaj moglibyśmy używać do tego. Nie używaj tego, nie używaj tego, używaj tylko drewna, jeżeli mogę cię prosić. Dobra. Maksymalna nienawiść ze strony naszego otoczenia. I tak. Deski są produkowane tutaj. Zwoi nie potrzebujemy. Towary. Moglibyśmy zacząć też produkować beczki. A gdzie te beczki można było produkować? Tu gnione naczynia. Będzie. Beczki, 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 beczki. Gdzieś była opcja budowy beczek. Czekamy na kupca. O, tutaj była. Dobra, to zatrudnię jedną osobę, zaczniemy produkować beczki i z tych beczek będziemy mogli towary luksusowe zacząć produkować. Masz przyzwolenie, tylko wyższy priorytet jest na deski. Okej, coś zaczyna się tutaj... O nie, nie przepilnowałem tego. To jest bardzo zła sytuacja, wydaje mi się. To jest zagrożenie. I my musimy sobie jakoś z tym zagrożeniem poradzić. Nie podoba mi się to kompletnie, mi się to nie podoba. Musimy użyć części, których już nie mamy. Tak, musimy to w ten sposób zrobić. Teraz służy jako źródło jadalnych owadów, liczy się jako dekoracje. Stalowe kilofy, nie. Pułapki na owady, nie. Będziemy musieli użyć tego.
I musimy natychmiast przydzielić tutaj pracowników. No tak. Będziemy tracili reputację albo coś w tym guście będzie się działo, ponieważ bardzo zaraz determinacja nam spadnie. Przez to, że przypadkiem odkryliśmy to. To nie była moja intencja w najmniejszym nawet stopniu. Dużo, 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 dużo błędów popełnionych. No dobrze, skoro już odkryliśmy to, no to wytnijcie to do końca. Trzeba pamiętać, że jak nie wyznaczymy celi, no to te cele same się wyznaczą. O, fantastycznie. Będziemy mogli wreszcie przenieść ciebie. I wysłać tutaj ludzi w teorii. Pyk, 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 pyk. Proszę bardzo. Czy gdzieś pracują ludzie, którzy nie muszą tam pracować? Na przykład tutaj. Potrzebujemy żywności. Natychmiast potrzebujemy tej żywności. Na wczoraj potrzebujemy tej żywności. Kamień, starożytne tablice, szpik morski. Okej, okej, okej. Dzieją się jakieś rzeczy. Niewyjaśnione. Kamień węgielny, kolejny. Grupa ludzi, kolejna. Gliniane naczynia. Albo czy jesteśmy sobie w stanie pozwolić na taką ilość ludzi obecnie nagle? Na pewno nie chcę więcej jaszczurów, bo są niezadowolone z nas. I kamień węgielny jakiś. Modlitwa Dywala. Aby otrzymać, trzeba najpierw dać coś z siebie. Plus jeden do drewna po wybraniu tego, a to tracisz całe zgromadzone paliwo? Czyli węgiel też tracimy. No nie wiem. Może spalę ten węgiel i pozwolę sobie na to? Czy sądzimy, że jeszcze długo to potrwa? Wybierz, zobaczmy jak to zadziała. Tak, straciliśmy również cały węgiel. Ale węgiel nie jest dla nas nieodnawialnym zasobem. Tutaj będziemy w stanie go uzyskać. Aj, potrzebujemy ludzi przecież tutaj pracujących również. I najprawdopodobniej rozsądnie byłoby wybudować sobie jakieś małe polenisko tutaj. Będziemy potrzebowali więcej miejsca, ale tak, tutaj będziemy chcieli wybudować polenisko, tutaj będziemy też chcieli mieć taką pomniejszą osadę. Z tego co mi się wydaje. Brakuje jedzenia, brakuje paliwa, brakuje wszystkiego. Sytuacja nie wygląda najlepiej. Ale zaraz powinniśmy oswoić ten rój, co powinno wyjść nam na plus, teoretycznie. I za niska determinacja oznacza, że jaszczury znikają, odchodzą, przestają mieszkać w naszej osadzie, ale już stabilizowaliśmy sytuację. Gniazdo termitów generuje nam teraz owady na minutę. A tutaj na przykład moglibyśmy mieć skrzynkę herbaty za kamień, tak? Kamieniem zapłacimy. Nie wyślemy do stadeli, bo nie mamy narzędzi zwyczajnie. Nie stać nas na to. Musimy rozbić. Łaska królowej najprawdopodobniej byłaby użyteczna dla nas, bo my zaraz przegramy tę naszą pierwszą rozgrywkę przecież. Nasze tempo rozwoju jest dużo, dużo, dużo za niskie zwyczajnie. O, możemy dostarczyć kolejną rzecz. Przez to możemy wybrać nową rzecz. Dom Bobrów, tawerna. Nie jestem pewien, która z tych rzeczy byłaby dla nas bardziej użyteczna. Dom Bobrów, bo tawerna wymaga najpierw innej rzeczy, której jeszcze nie mamy. Łowca odszedł. A czy my mamy jeszcze? Tak. To będzie tak, 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 tak. Mamy owady. Tutaj będziemy w stanie mieć jeszcze więcej żywności. O, właśnie. I to pozwoli nam rozwiązać kolejny problem, który mieliśmy. Kolejne zadanie, którego się podjęliśmy, prawda? W
Powiedzmy, że pójdziemy jakoś tak. Będziemy chcieli, prawda, przekopać się przez to. Paczka towarów handlowych, determinacja, pola uprawne, paczka plonów. Na paczkach plonów na ten moment się skupiliśmy. Dobra. Nie obchodzi mnie ta miedź, czyli tutaj przypiszemy pracownika i użyjemy kamienia. Żeby mieć odrobinkę więcej miedzi, tą miedź będziemy w stanie użyć między innymi, moi drodzy, do wybudowania większej ilości beczek. I te beczki będziemy w stanie zamienić w paczki towarów handlowych. O! Co tutaj się wydarzyło? Wysoka wrogość lasu? To zapalcie pochodni, żeby zredukować tą wrogość lasu, jeżeli mógłbym was poprosić. I rozbij to. Pracujemy na tylu frontach naraz, że nie jestem pewien, czy nadążą sam za sobą. Mamy tutaj coś jeszcze użytecznego. Okej. Dzieją się jakieś rzeczy. W te woreczki na nasiona, które kupiliśmy, są jak najbardziej użyteczne na ten moment. Tylko produkujemy za mało paliwa. Jaszczury mają niską determinację. Nie najlepiej. Przybył handlarz. Może popatrzeć sobie, jak bardzo fatalnie wygląda sytuacja u nas. Jeszcze bardziej szybkie sadzone rośliny. Raczej nie uda nam się tego użyć odpowiednio rozsądnie. Jest tutaj cokolwiek, co by nam się przydało? Szczerze mówiąc, nie za bardzo to widzę. Mamy kolejny kamień węgielny. Zyskujesz 2 bursztyny za każde wyprodukowane 6 paczek handlowych. Osoba specjalizuje się w produkcji sprzętu treningowego. Zyskujesz plus 1 do terminacji jaszczurów za każde produkowane. 2 bursztyny za paczki handlowe, bo to jest coś, co my będziemy musieli produkować do zadania. I to wymaga beczek. I beczki wymagają miedzi. I miedź zaraz powinniśmy uzyskać z tego, teoretycznie? Dlaczego nikt się tym nie zajmuje? Nie macie nic użytecznego naprawdę? Tutaj będziecie mieli coś użytecznego. Muszę was tak postawić. I jednak potrzebujemy natychmiast na wczoraj tego węgla, więc od razu wybudujemy tutaj kopalnię. Niestety przez to, prawda, nie wszędzie ta ścieżka będzie tak, jak my byśmy tego chcieli. Ciekawe. Momencik, czy ja nie mogłem postawić? Nie dało się postawić tak, żeby naraz wydobywać miedź. Nie dało się. Nie będziemy mieli chyba części. Wystarczającej ilości części. Niemniej ciekawe problemy tutaj widzę. Paczki plonów. O, coś udało nam się zrobić? Nie. Możemy wybrać nowy rozkaz. Te będą jeszcze trudniejsze do osiągnięcia.
Populację 10 ludzi musielibyśmy uzyskać. Nie wiem, czy którąkolwiek z tych rzeczy będziemy w stanie zrobić. Najbardziej prawdopodobna jest ta najprawdopodobniej, ale to też nie jestem zadowolony z tego, co to robi. To bylibyśmy w stanie zrobić. Tego na pewno nie. Towary luksusowe na pewno nie. Czyli możemy z drewno i... To jesteśmy w stanie w teorii zrobić. Towary handlowe jeszcze nam się nie udało żadnych. Zaraz 20 paczek plonów będziemy w stanie przedstawić i będziemy próbowali najprawdopodobniej tutaj to zrealizować. Poproszę o ten wykop w takim wypadku. Jak nie pracujesz tam, to się przyda gdzie indziej. I czego tutaj możemy? Obóz kamieniarzy. Wow. Momencik. To ja mogę użyć tych kamieniarzy tam? To będzie to dużo bardziej użyteczne. To ja poproszę was faktycznie tutaj. Poproszę was tutaj. A ciebie przyniosę... I poproszę o stworzenie większej przestrzeni życiowej dla naszych. Nowi mieszkańcy czekają. Czy przyniesiecie ze sobą troszeczkę żarełka? Bo bardzo by nam się przydało. Jaszczury, ludzie. Włókna roślinne. Zaakceptuję was. Co prawda i tak nie mamy żywności, żebyście przeżyli, a te same, jak najbardziej. Tutaj mamy kamień, złoża kamienia. To jest kolejna rzecz, którą będziemy mogli się zająć w teorii. Czy wszystkie pola uprawne są w pełni obsadzone? To jest obsadzone. Tutaj mamy zioła. Mały obóz zielarzy najprawdopodobniej powinniśmy postawić. Ja pilniczę, jak w tej grze czas ucieka. Dosłownie ledwie co... Cokolwiek zrobię i już jest moment, tylko my nie mamy części cały czas. Nie będziemy mieli raczej tych części. Straciliśmy Bobra. Nie mamy... Potrzebujemy jednak dużo więcej desek. Okej, mamy nowego przybysza. Czy możemy kupić od niego cokolwiek, co będzie dla nas użyteczne? Teoretycznie tak, możemy kupić jedzenie. Oczywiście każda forma jedzenia jest straszliwie droga. Moglibyśmy kupić na przykład mąkę i przerobić tą mąkę na ciasteczkę. Teoretycznie. Jaki jest koszt mąki? Teoretycznie koszt mąki jest niższy niż koszt innego jedzenia. Moglibyśmy sprzedać na przykład... Zboże? Troszeczkę dziwna rzecz, ale moglibyśmy to zrobić. Nie, to bez sensu, przecież my sami wtedy możemy mąkę z tego zboża produkować, prawda? A nie wiem co. Zobaczmy, powinniśmy być w stanie zrealizować kolejny cel? Tak. Możemy dostarczyć to. I wtedy możemy na przykład... Będziemy mieli bonusy do produkcji zboża. Więc najprawdopodobniej na Yosoni byłoby produkować właśnie jak najwięcej... A nie spożywane na surowo. To nadal powinniśmy być w stanie to robić. W ten sposób.
Nadal powinniśmy być w stanie to robić w ten sposób. Zatrudnię ciebie tutaj. Wy jesteście zatrudnieni, wy jesteście zatrudnieni, wy jesteście zatrudnieni. Odrobinkę mniej. I tak, miałem zakończyć, prawda, nagrywanie tego odcinka. Ale jestem kompletnie zbyt zaabsorbowany tą grą. Myślę, że coś to może o grze świadczyć. 45 minut odcinka, jasne. Brzmi logicznie i rozsądnie, że ja takie rzeczy tutaj robię. Myślę, że tutaj będziemy chcieli... Tutaj będziemy chcieli poszerzyć naszą przestrzeń życiową. I tak, koniec tego odcinka, moi drodzy. Chciałem wam serdecznie podziękować za uwagę. Wyrazić nadzieję, że gra spodobała wam się chociaż w malutkiej części tak bardzo jak mi. I do zobaczenia, moi drodzy, w następnych odcinkach. Hej, hej!